Stel je voor, je bent als kind misbruikt en ze misbruiken je. Jesteś dzieckiem, a oni wykorzystują cię w najbardziej sadystyczny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Komu o tym opowiedzieć? Het maakt me ontzettend. Ik weet eigenlijk niet wat mij kwaad. Nie wiem, kto wzbudza we mnie większy gniew. Przestępcy czy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i policji. Die het allemaal laten gebeuren. Wiedzą o wszystkim. Politie die i nic nie robią. Niets doet, weet dat het gebeurt. W sierpniu 1996 roku wybucha w Belgii sprawa Dutroux. Kilka dni później ta kobieta, wtedy 27-letnia, zeznaje, że przez całe dzieciństwo i młodość była ofiarą przestępców wykorzystujących dzieci. Jej oświadczenie wywołało w kraju burzliwą polemikę. Jedni uznali ją za wariatkę i mitomankę. Drudzy uważali, że sprawę zatuszowano. Regina Louf ma dzisiaj 33 lata. Oglądając dawne wiadomości, wspomina, w jakich okolicznościach zdecydowała się złożyć zeznania. Dobry wieczór. Uwolnienie Laetitii i Sabine to oczywiście główna informacja naszego programu. Kidnapperów aresztowano już na początku tygodnia. Są nimi recydywista Marc Dutroux, jego żona i wspólnik. Oto wzruszająca scena uwolnienia dziewczynek i spotkania z rodziną. Pół godziny po północy Sabine Dardenne wraca do domu w Caen, niedaleko Tournai. Wstrząsające powitanie po blisko 3 miesiącach rozłąki. Tęskniłam za wami. Koło północy, drugi koniec Belgii, miasteczko Aubertin. Z okazji powrotu Laetitii przed jej domem spontanicznie zebrał się komitet powitalny. Op het moment dat die twee meisjes bevrijd werden. Kiedy uwolniono te dwie dziewczynki, pragnęłam tylko jednego. Powiedzieć żandarmom, na de mensen stappen die hen bevrijd hadden en zeggen van kijk, die mensen die jullie ludzie, których właśnie aresztowaliście, od dawna dopuszczają się tych zbrodni. I to nie są pierwsze dzieci, które w ten sposób wykorzystano. Dans une des 6 habitations de Marc Dutroux. Marc Dutroux, niebezpieczny psychopata, aresztowany 2 dni wcześniej, był sądzony w roku 1985 za porwanie i uwięzienie 2 dziewczynek. Od 1992 roku przebywa na zwolnieniu warunkowym. Aresztowano również jego żonę Michel Martin. Rozpoznałam Marca Dutroux. To był drugi wielki szok, bo ten człowiek odcisnął piętno na moim wcześniejszym życiu. Na tyłach jednego z domów Marca Dutroux odkopano ciała 2 dziewczynek. Julie i Melissa miały 8 lat, kiedy porwano je w 1995 roku. Wiele miesięcy cierpiały, zanim zmarły z głodu. W innej posiadłości Dutroux poszukiwania trwają od 10 dni. Odnaleziono zwłoki Anne i Effieux, pogrzebane pod betonową płytą. Upubliczniono zdjęcia kryjówek. Wszyscy już wiedzą, przez jaki koszmar przeszły Sabine, Laetitia, Julie, Melissa, Anne i Effieux. Mnożą się oskarżenia. Jest już 4 obwiniony. Uważa się, że był pośrednikiem między Dutroux a klientami pedofilskiej siatki. To Michel Niul. Dla mnie Niul był Bogiem, kimś nietykalnym.
I nagle zobaczyłam, jak wyprowadzają go w kajdankach z sądu. Coś wspaniałego. To was enorm. Voor mij was Mark altijd een randfiguur geweest. Mark Dutroux był pionkiem. Odpowiadał za dostarczanie narkotyków i pilnował dzieci. To Niul był szefem. Od samego początku sprawy Dutroux wiedziano, że przestępstw dopuszczała się szajka. Niul cierpliwie nawiązywał kontakty z politykami różnych szczebli. Był specjalistą od public relations, doradcą podczas kampanii wyborczych, a nawet przewodniczącym folklorystycznego stowarzyszenia, do którego należał wraz z właścicielami podejrzanej knajpy. The Dolo to pozornie zwyczajna kafejka. Wkrótce jednak zostaje zamknięta ze względu na obrazę moralności. Wyszło na jaw, że odbywały się tam orgie z udziałem samego Niula. W sprawie orgii z udziałem pana Niula przeprowadzono długie i wnikliwe dochodzenie. Wszyscy, których przesłuchano, zgodnie zeznali, że w orgiach uczestniczyły dobrowolnie wyłącznie osoby dorosłe. Czy byli wśród nich politycy? Nie zadałam mu tego pytania. Jest możliwe, że Niula otacza grupa osób, które z jednej strony próbują się teraz bronić, a z drugiej chcą go przekonać, by o niczym nie mówił. Z pewnością są to osoby wysoko postawione. Wtedy pomyślałam, uwierzą mi. Już wiedzą, że ten świat istnieje. Ten świat nagle przestał być niewidoczny. Żeby dowieść istnienia pedofilskiej siatki, sędzia śledczy Jean-Marc Conrot zwrócił się do potencjalnych świadków. Sędzia Conrot apeluje do wszystkich osób, które padły ofiarą pedofilów bądź były świadkami czynów pedofilskich, aby podzieliły się posiadanymi informacjami. Zgłosiło się około 10 świadków. Żeby zapewnić im anonimowość, oznaczono ich kryptonimem X. Regina Louf była świadkiem X1. Zeznawała 17-krotnie w Brukseli, w takim właśnie pokoju, przygotowanym z myślą o ofiarach molestowania. Każde spotkanie filmowano. Na początku pani Louf wahała się. Odnosiłem wrażenie, że chciała szybko zakończyć spotkanie. Przechodziła wtedy terapię i wydawało mi się, że nas też traktuje jak terapeutów. Elle nous prenait pour des thérapeutes, quoi. Qu'elle pouvait chciała opowiedzieć swoją historię jako element terapii. A my jesteśmy funkcjonariuszami i potrzeba nam szczegółów. Musimy wykonać określoną pracę ze względu na proces sądowy. Świadek musi zeznawać szczegółowo. X1 rozpoczyna opowieść o swoim dzieciństwie. Do 11 roku życia mieszkała u babki w Knok, miejscowości wypoczynkowej na belgijskim wybrzeżu. Oddano mnie do babki, bo podobno byłam trudnym dzieckiem. To ja zawsze byłam wszystkiemu winna. Odkąd się urodziłam, wmawiano mi, że jestem dziwką. Robili to, żeby potem łatwiej mnie było wykorzystać. Uważa pani, że to było zaplanowane? Tak. To przechodziło w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Babka zmuszała moją matkę do stosunków seksualnych z mężczyznami. Pani Louf często milkła. To milczenie mogło trwać godzinę, półtorej. Wtedy nie należało zadawać pytań. Czekaliśmy, aż dojdzie do siebie. Moja babka bardzo mało mówiła.
Dat was eigenlijk het grote. Pod względem psychologicznym to była męka. Sama musiałam wszystko zrozumieć, wszystkiego się domyślić. W tamtych czasach, posługując się butelką lemoniady, pokazała mi, jak oralnie zaspokoić mężczyznę. Stosowała najróżniejsze metody, żeby wymusić na mnie posłuszeństwo. Czasami rozbierała mnie i zanurzała w lodowatej wodzie na długie minuty. Za pierwszym razem, kiedy sprowadziła do mnie mężczyznę, przywiązała mnie do łóżka. Kiedy on wszedł do sypialni, stała obok. Potem robiła mi wymówki. Pozwoliłaś mu na to, pozwoliłaś się dotykać, jesteś brudna i podła. Kiedy płakałam albo krzyczałam, biła mnie. Nie wolno mówić, że to się nie zdarza. Spotkałem się z takimi sprawami przy innych śledztwach. Widziałem zdjęcia. Widziałem, do czego ludzie są zdolni. Zgwałcone niemowlęta. Pamiętam, że miałam 3-4 klientów dziennie. Ze szkoły wracałam w południe. Coś jadłam, a klient już czekał. Kiedy wracałam z lekcji popołudniowych, był już następny. W czasie wakacji nie miałam przerw. Kiedy przesłuchałem panią Luf, jej słowa długo dźwięczały mi w głowie. Musiało minąć parę dni, zanim przyszedłem do siebie. Przesłuchania odbywały się najczęściej nocą, bo Regina w dzień pracowała. Prowadzi gospodarstwo w okolicach Gon. Hoduje także psy i konie. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu żandarm odwoził ją do domu. Gdy nie mogła zasnąć, wracała pamięcią do dawnych wydarzeń. Z 5-letnim dzieckiem można zrobić wszystko. Seks oralny, gwałt waginalny, gwałt analny. Pamiętam, że kiedyś bardzo się szarpałam. Musieli mnie trzymać w 6. Ale kiedy się wyrywasz, cierpienie jest 2 razy większe. Wreszcie przestałam się bronić. Z czasem uczysz się, jak nie odczuwać bólu. Mówi pani o silnym bólu i nadal się pani uśmiecha. Tak. Nauczono mnie nie płakać i nie okazywać strachu. Nawet w najgorszych chwilach musiałam się uśmiechać, bo kręcili filmy i robili zdjęcia. Mężczyzna, który mnie wykorzystywał, nie chciał widzieć mojego strachu. Nawet dzisiaj potrafię płakać tylko, kiedy jestem całkiem sama. Nie potrafię pokazywać tych uczuć innym. Dwa miesiące po aresztowaniu Marka Dutroux, sędzia Conrot, uznany za bohatera po uwolnieniu Sabine i Letici, zostaje odsunięty od śledztwa, gdyż wziął udział w prywatnym spotkaniu z rodzinami ofiar. Sąd kasacyjny uznał, że sędzia Conrot nie może dłużej zajmować się sprawą. Wywołało to konsternację zarówno w Neufchâteau, jak i w Brukseli. Walonia i Flandria kipią z oburzenia. Wszyscy mówią o wyroku sądu kasacyjnego. Czegoś takiego jeszcze tu nie widziano. Powszechnie krytykowany wymiar sprawiedliwości stracił w oczach opinii publicznej resztki człowieczeństwa. W niektórych okolicach napięcie społeczne jest tak duże, że doszło do zamieszek.
had echt het gevoel van... toen al dat Wtedy het, myślałam, że to koniec. En ik weet nog dat ik aan adjudant de Baats gezegd Powiedziałam van, nawet oficerowi de Baats, że wszystko przepadło, nu, że już nie ma na co liczyć. En hij heeft toen gezegd van, nee, 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 we Odpowiedział, doen nic podobnego, działamy dalej. Maar voor mij was het toen al Ale gedaan. Dla mnie to był koniec. Paskudne zagranie. Een aanslag. To największa powojenna manifestacja. Mówiono najpierw o 100 tysiącach uczestników, później o 150 tysiącach. Takie dane przekazała nam żandarmeria, ale siły porządkowe w obliczeniach nie uwzględniły dzieci. Organizatorzy podali przez głośniki, że na bulwarach w centrum Brukseli zgromadziło się 325 tysięcy ludzi. Prawdziwa biała fala. Spotkały się dwa światy. Ja złożyłam zeznania na temat sieci pedofilów, bo chciałam przerwać powszechne milczenie i ratować dzieci. I był też ten ogromny tłum przed Pałacem Sprawiedliwości, który domagał się, żeby ujawnić akta sprawy. Mimo odsunięcia sędziego Konrota trwa śledztwo prowadzone przez de Baatsa i trwają przesłuchania Reginy Louf. Moja grupa dochodzeniowa pracowała nad zeznaniami od chwili, gdy zostały zapisane. Wyjeżdżaliśmy również w teren. Byłem szefem pierwszej grupy śledczej. Polecono mi zabrać X1 do samochodu i pojechać z nią do gminy na wybrzeżu. Miała wskazać miejsca, gdzie ją wykorzystywano. Kilka tygodni później zajęliśmy się drugą ofiarą. Zwróciło naszą uwagę, że wskazała kilka domów, które X1 pokazała nam parę tygodni wcześniej. X2 zeznała, że w Knok brała udział w orgiach z nieletnimi. Wyliczając pedofilów, wymieniła nazwiska przemysłowców, adwokatów, sędziów. Dwóch z nich wskazała również X1, chociaż ją wykorzystywano jeszcze kilka lat później. Zeznania innych świadków również pokrywają się z zeznaniami Reginy Louf. Jedna z ofiar zgodziła się z nami porozmawiać anonimowo. To prawda. Reginę wykorzystywano u jej babci. Ja również zostałam wykorzystana. Regina miała wtedy 7 lat, ja 8. Po lekcjach musiałam iść do Reginy. Jeśli nie było klientów, odrabiałyśmy pracę domową. Jeśli przychodzili klienci, rozbierałyśmy się. Musiałyśmy robić wszystko, czego chcieli. Babcia prowadziła księgę. Miała zapisane nazwiska klientów i sumy, które jej dawali. Czy czasami gdzieś panią wywożono? Tak, do wielkiego domu, do willi. Urządzano zabawy męsko-damskie i wtedy nas wykorzystywano. Podała pani wszystkie nazwiska policjantom? Tak. Czy Regina powiedziała komuś o tych sprawach? Swojej wychowawczyni. Ik denk dat ik gevaarlijk was, ja. Op dat moment. Stałam się niebezpieczna. Uznali, że jestem groźna, bo zaczęłam opowiadać o poważnych przestępstwach. Innym? Uczniom, rodzicom, ludziom, na których moja babcia nie miała wpływu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musieli się mnie pozbyć. Regina wróciła do Gand, do swoich rodziców. Miała wtedy 11 lat. W domu czułam się całkowicie samotna. Matka w ogóle się do mnie nie odzywała. Nie miałam prawa ani do pocałunków, ani do pieszczot.
W 79 moja matka pracowała jako urzędniczka, ojciec jako robotnik. Matka uczyła się strzyżenia psów, żeby otworzyć własny interes. Chodziła do pracy, a kiedy wracała wieczorem, kompletnie zapominała, że w domu jest dziecko. Po 3 miesiącach uświadomiła sobie moją obecność, bo niektórzy z jej kochanków zaczęli się mną interesować. Kiedyś powiedziała: to jest Tony. Od tej chwili należysz do niego. Jesteś jego własnością. Spojrzał na moją matkę i powiedział: trzeba ją umyć, jest brudna. A ona odpowiedziała: no to ją umyj. Zaprowadził mnie do wanny, w której kąpali psy, i umył mi włosy. Uśmiechał się do mnie i pytał, czy mnie nie bolało. Później usiadłam mu na kolanach i z dużą przyjemnością oparłam głowę na jego ramieniu. Zapomniałam o wszystkim. W tamtej chwili liczyło się dla mnie tylko jedno, jego czułość i ulga, że wreszcie ktoś mnie dostrzegł. Regina miała wtedy 12 lat, Tony 40. Pierwszego dnia zabrał mnie do kina. Od razu mnie zmusił, żebym go onanizowała. To był zimny prysznic. Pierwszy raz wypożyczył mnie innemu mężczyźnie podczas festynów Gong. Poszliśmy tam całą rodziną i z kilkorgiem jego przyjaciół. W pewnej chwili złapał mnie za rękę i powiedział: widzisz tamtego mężczyznę? Prześpisz się z nim. Spojrzałam na niego i powiedziałam: przecież należę do ciebie, jestem tylko twoja. Chcę być ci wierną. Uderzył mnie w brzuch i powiedział: jeśli nie będziesz posłuszna, i tak cię zmuszę. Tego, co potem nastąpiło, nigdy nie zapomnę. Moja matka i mój ojciec przepychali się w tłumie. Kiedy Tony zamierzał rzucić mnie w ramiona innego, moja matka się odwróciła. Popatrzyła na mnie i odeszła. A ten mężczyzna zabrał mnie ze sobą. Tony czekał na mnie, kiedy wychodziłam ze szkoły, i zawoził mnie do domów, w których urządzano orgie albo kręcono filmy. Moi klienci byli ludźmi z wyższych sfer, z towarzystwa. Ku mojemu zdumieniu zamieszanych w to było mnóstwo kobiet. Nie tak dużo jak mężczyzn, ale za to były okrutniejsze.
Ik denk de allergrootste bescherming die het netwerk had. Żeby się chronić, grupa pedofilów próbowała włączyć do orgii więcej osób. W ten sposób stawały się współwinne. Wybierano tych, którzy mieli przydatne zawody. Na przykład ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości. Ten, na którego zastawiono pułapkę, był zapraszany na zwykłe przyjęcie, normalną kolację. Aperitify, wino, szampan lały się strumieniami. A kiedy już był wystarczająco wstawiony, mówili mu, chodź, jedziemy do willi z prostytutkami. Leuke escortes. En uiteindelijk kwam hij daar. En inderdaad, daar liepen meisjes rond van. Rzeczywiście, prostytutki miały 18-19 lat. Siadały im na kolanach, piły z nimi koniak. Później szli na piętro, a tam czekała niespodzianka. Facet myślał, że prześpi się z prostytutką, a w łóżku leżała nieletnia. Większość z tych mężczyzn w ogóle nie zdawała sobie sprawy, w jaką wpadła pułapkę. Atmosfera robiła swoje, szli na całość. Ja albo inne dziewczyny wiedziałyśmy, jak postępować, żeby się z nami przespali. Jeśli nie chciałyśmy, byłyśmy bite. Robili im zdjęcia, filmowali ich i już było po nich. Dla grupy dochodzeniowej Patryka de Batz sytuacja zmieniła się radykalnie latem 1997 roku, 9 miesięcy po rozpoczęciu śledztwa. Odsunięto od pracy 10 z 40 funkcjonariuszy, mimo że de Batz cieszył się opinią profesjonalisty. Odstąpiono od koncepcji siatki pedofilskiej. Wszczęto za to śledztwo w sprawie śledztwa. Nowy sędzia śledczy, Van Espen, odsuwa od dochodzenia ekipę de Batza. Inna grupa żandarmów ma ponownie obejrzeć nagrania z przesłuchań Reżiny i zapoznać się ze wszystkimi protokołami. Pierwsze wnioski pojawiają się po 2 miesiącach. Są miażdżące dla dokonań de Batza. Brak obiektywizmu, pytania sugerujące odpowiedź, niezgodność protokołów zbiorczych z nagraniami, rażące nieprawdopodobieństwa w zeznaniach. Żeby wytrącić nas z równowagi i zdyskredytować ofiary, napisano nieprawdę, zarówno w dokumentacji żandarmerii, jak i sądu. Zachęcono dziennikarzy do nagonki. Jesteśmy zdezorientowani. Wszystko dzieje się tak szybko, że nawet nie mam czasu, by się zastanowić, komu może zależeć na mojej głowie. Może przesądził strach, że uda się nam wyjaśnić sprawy, które utknęły w martwym punkcie, albo które umorzono. Jestem przekonany, że udałoby się nam osiągnąć konkretne rezultaty i że zbliżyliśmy się do spraw, od których trzymano się z daleka. Należało pracować dalej. Potrzebowaliśmy czasu, a tego nam nie dano. Odsunięto nas. Nie mieliśmy już dostępu do akt. Nic się nie dało zrobić. Odrzucono mój wniosek o awans, bo wdrożono przeciwko nam dochodzenie dyscyplinarne. Zdecydowałem, że odejdę z żandarmerii. Otworzyłem prywatną działalność. Śledztwo zamiera. Dziennikarze za zgodą Reżiny Luf postanawiają opublikować jej zeznania i kwestionują zarzuty przeciwko śledczym. Reżina rezygnuje z anonimowości. Madame, monsieur, bonjour. On les appelle les Nazwano ich X, X1, X2, X3. Od paru dni fragmenty ich zeznań publikują niektóre gazety.
Świadkowie byli długo przesłuchiwani przez wywiadowców z Neufchâteau. Ujawnili potworne, odrażające przykłady molestowania. Mówili o istnieniu organizacji, w której dziewczynki były seksualnymi niewolnicami. Czy powinniśmy im wierzyć? X1 postanowił się ujawnić. Nazywa się Regina Louf. X1, dlaczego zdecydowała się pani pokazać twarz? Wywiad w telewizji to była dla mnie ogromna zmiana. Pokazując twarz, walczyłam o życie. Żandarmeria nie mogła mnie dłużej chronić. Cały czas zdarzały się przecieki. Nikt już nie kontrolował akt. Mogłam zrobić tylko to jedno. Pokazać się publicznie, żeby pewnego dnia nie znaleziono mnie w rowie. Od tej chwili polemika staje się coraz gwałtowniejsza. Kłócą się dwa obozy. Przekonanych i nieprzekonanych. Ci, którzy podważają jej zeznania, wypowiadają się dobitnie. Długie noce spędzono na przesłuchiwaniu tych dziewczyn. Nie powiedziały nic. To tylko pornograficzne fantazje, w które wmieszały osoby obecnie znane. Pierwsza hipoteza. Pani Louf częściowo mówi prawdę i śledztwo musi rozstrzygnąć, kiedy jest szczera. Druga możliwość. Ma o jeden chromosom za dużo lub o jedną komórkę mózgową za mało i nie jest w pełni władz umysłowych. W takim razie, jak wywiadowcy dali się nabrać półwariatce? To nawet nie były dwie skłócone grupy. Uwierzyło mi tylko kilka osób, a opinia publiczna uznała, że mam źle w głowie. X1 i jej fantazje. Śledztwo z dala od realiów. Madame, Monsieur, dobry wieczór Państwu. Sprawa Dutroux wzbogaciła się na początku roku o nowe, wstrząsające zeznania. Wynikało z nich, że istnieje sieć pedofilów, do której należą wysoko postawione osobistości Królestwa Belgii. Te niezwykłe informacje podawali, z poszanowaniem zasad suspensu, świadkowie o kryptonimach X1, X2, X3. Świadek X1 zgodził się mówić anonimowo, później ujawnił swoje dane i pokazał twarz. Zaskakujące, ale czy przekonujące? Jak sądzisz, fakt czy podpucha? Rzeczywiście od kilku miesięcy obserwujemy w mediach kiepski serial, którym kierują określone gazety oraz kilku wywiadowców odsuniętych od sprawy. Zeznania X1 mają nas przekonać do teorii wielkiego spisku. A więc fantazja czy rzeczywistość? Regina Louf zrezygnowała z anonimowości. Zwrócono się więc do jej rodziców. X1 twierdzi, że rodzice wydali ją siatce pedofilów. Co pani myśli o oskarżeniach córki? W tym, co mówi, nie ma ani słowa prawdy. To się nie mieści w głowie. Nigdy nie działo się tu nic, o co nas oskarża. Nigdy, nigdy. Wywiad z rodzicami podważył wiarygodność Reginy Louf w oczach opinii publicznej. Jednak dwa miesiące później matka Reginy zeznała, że wiedziała o seksualnej więzi między Tonym a swoją nieletnią córką. Dziennikarze zainteresowali się także babcią Reginy. W 1972 Regina miała 2,5 roku. W tygodniu mieszkała w Knoku u swojej babci. Pani Poupart była wdową po komisarzu policji. Przez 10 lat gościła swoją wnuczkę w ładnej willi blisko Śródmieścia. Była surowa, ale dobra. Kiedy coś mówiła, trzeba to było zrobić porządnie. Uczyła nas grzeczności. Dzień dobry, dziękuję, proszę.
Była dobrze wychowana. Niektórzy pamiętają jeszcze szczególną działalność, jaką prowadziła w czasie wojny czcigodna starsza pani. Mieszkałam tu do 1946. Wiedzieliśmy, że ma dwa burdele. Nawet się zdziwiłam, że wdowa po komisarzu otworzyła burdel. Uznałam, że to zabawne, ale nigdy się o tym nie mówiło. O czym pani myśli, słysząc nazwisko Poupart? Od razu myślę, pani Poupart, ta od dwóch burdeli. Zgadłam, że była jej babką. Wierzę na 100% w to, co Regina o niej mówi. 3 miesiące później ogłoszono zamknięcie dochodzenia w sprawie zeznań Reginy. Nie znaleziono żadnego dowodu. Tego samego dnia swoje zeznanie złożył Tony. Wyznał, że utrzymywał z Reginą stosunki seksualne. Chciałbym pokazać panu protokół z przesłuchania Tony'ego. Oświadczył, że utrzymywał stosunki seksualne z pańską 12-letnią córką i że nie była ona dziewicą. To niemożliwe. 12 lat? To niemożliwe. Przesłuchanie przeprowadzono w Gand. Podpisał je mężczyzna zwany Tonim, skazany przez pańską córkę. Nie mogę w to uwierzyć. Nigdy nic nie widziałem. Kiedy do nas przychodził, żona zawsze była w domu. Nigdy nic nie widziałem. Nie wiem, co zeznał. Dlaczego go nie zamknęli? Powinien dostać dożywocie. Ale przecież pan sam zeznał do protokołu, który pan podpisał. Tony przychodził kilka razy w tygodniu i zostawał do drugiej nad ranem. Był miły, ale bardzo pociągał Reginę. Chyba nie chroniłem za dobrze swojej córki. Mówiłem, że często przychodził i to prawda. Ale nie zauważyłem nic seksualnego między nim a moją córką. Innego zdania są bliscy znajomi państwa Luf. Jeden z nich zeznał, że Tony pozwalał sobie na zachowania seksualne wobec Reginy i jej matki w obecności pana Luf. Drugi oświadczył, że widział Tony'ego z Reginą w łóżku i że rodzice o wszystkim wiedzieli. To było w święta. Zawsze w Mikołajki dostawałam prezenty, ale nie za darmo. Musiałam na nie zapracować. Zapraszali całą rodzinę i robili zdjęcia. W ten sposób pokazywali, że z ich córką jest wszystko w porządku. Moja matka była alkoholiczką, ale tego na zdjęciu nie zobaczysz. To ja. Miałam krótkie włosy. Niektórzy z klientów domagali się dziewczynki, która przypomina chłopca. Plaża. Plaża jest dla mnie ważna. Tylko tam czułam się wolna. To typowe zdjęcia robione dla innych pedofilów, żeby mogli się przyjrzeć i wybrać. Były także zdjęcia pornograficzne z dziećmi. Widać, że dzieci się śmieją i bawią. Zupełnie jak zdjęcia z wakacji. Zawsze dobrze wiedziałam, kiedy będzie aparat. Wtedy musiałam się uśmiechać. Moja matka w świetnej formie. Miałyśmy iść na jakąś zabawę. Czyli orgię.
Dziwne to wszystko. Po zbadaniu Reginy Louf można stwierdzić na podstawie wielu przesłanek, że mamy do czynienia z osobą poważnie zaburzoną wskutek wielokrotnego molestowania seksualnego we wczesnym dzieciństwie. Zdrowie psychiczne Reginy Louf było badane przez konsylium złożone z 5 psychiatrów pod kierunkiem profesora Igot. Jest to również osoba bardzo odporna, bardzo inteligentna, która zdołała ocalić swoje mechanizmy obronne i wolę życia. Chyba można uznać, że wielokrotne, bardzo brutalne molestowanie seksualne sprawiło, iż rozwinęła się u niej osobowość wieloraka. Ofiary gwałtów albo molestowania seksualnego mówią czasem: nie byłam w swoim ciele, byłam gdzie indziej. Rozszczepiłam się. Kiedy przez dłuższy czas są poddawane licznym torturom, a my pytamy, co się wtedy stało, okazuje się, że wiele wspomnień zostaje wypartych. Oczywiście również wiele faktów pamiętają, ale te fakty nie są zbyt wiarygodne, bo trzeba je pracowicie odtwarzać. Trzeba się przebić przez mechanizmy obronne, przez interpretację. Ale to nie jest obłęd, to nie jest schizofrenia, to nie jest mitomania. To poszukiwanie własnej historii, własnej prawdy. Bardzo bolesne poszukiwanie, które prowadzi się po omacku. Miała kłopoty z datami i z umiejscowieniem faktów na osi czasu. Jednak podała dość elementów, żebyśmy mogli prowadzić śledztwo. To było jak układanka rzucona na stół, ale kompletna i spójna. Kiedy rozmawialiśmy z prawnikami o pierwszych zeznaniach, twierdzili, że będzie dobrze, jeśli uda nam się potwierdzić chociaż 5%. A przecież zrobiliśmy ogromny postęp i zyskaliśmy wgląd w tamtejsze realia. Byłam filmowana. Zdjęcia i filmy zamawiali ludzie, którzy sami układali scenariusz. Opisywali także dzieci i tortury, jakie chcieli zobaczyć. Były również filmy i zdjęcia komercyjne, które po prostu krążyły w typowej pedofilskiej sieci. Stowarzyszenie do walki z pedofilią dostarczyło Reżinie zdjęcia z internetu. Reżina ma nadzieję, że odnajdzie wśród nich dowody na to, że była wykorzystywana. Przez te wszystkie lata molestowali mnie ci sami mężczyźni i czułam, jak stopniowo przekraczają kolejne granice. Najpierw to były typowe stosunki seksualne, później chcieli więcej. Po paru miesiącach domagali się już prawdziwych tortur. Zachęcali się nawzajem do coraz brutalniejszych zachowań. Wykorzystując dziecko, uwalniali się od wszystkich frustracji. W ten sposób zdobywali władzę absolutną nad dzieckiem, które nie mogło ani uciec, ani przerwać przemocy. Początkowo to były dzieci przyprowadzane przez rodziców lub krewnych i przygotowane do molestowania. Później porywano dzieci na ulicy. Były przerażone, a gwałciciele to lubili.
Porwanie dziecka wiązało się z ogromnym ryzykiem, ale dzięki temu zabawa stawała się bardziej podniecająca. Było mnóstwo takich dzieci, mnóstwo. Zdarzały się morderstwa. Zmuszano mnie, żebym na to patrzyła. Zabili wiele dziewczynek. Także moją najlepszą przyjaciółkę, Klo. Klo to, zdaniem Reżiny, Karin, zaginiona w wieku 16 lat. Jej zwłoki odnaleziono w roku 85 w Szambie. Niektórzy mężczyźni lubią gwałcić kobiety ciężarne. Klo najpierw została zapłodniona w czasie gwałtu. Trzymali ją związaną kilka miesięcy, aż stwierdzili, że już może rodzić. Wywołali poród. Wszystko poszło nie tak, jak chcieli. Wtedy przyjechali po mnie, żebym uspokoiła Klo, bo strasznie wyła. Nic nie wskazuje na to, żeby Karin w chwili zaginięcia była w ciąży. Sekcja zwłok wykazała jednak, że została poddana zabiegowi, który miał wywołać poród lub poronienie. Regina Louf wspomina jeszcze jedno morderstwo popełnione w roku 84. Ofiarą była Christine, którą przed śmiercią torturowano. Tej sprawy także nie udało się wyjaśnić. Men had dat op voorhand gepland bij Christine. Ja. Daar waren w przypadku Christine wszystko było zaplanowane. Chciała o tych sprawach opowiedzieć. Wiem, bo z nią o tym rozmawiałam. Ciało Christine spalono w piwnicy pustego budynku. W tej piwnicy urządzono pieczarkarnię. Zwęglone ciało Christine znaleziono w roku 84 w pieczarkarni w centrum Brukseli. Budynek wyburzono, ale wywiadowcy próbują sprawdzić, czy X1 dokładnie opisała miejsce zdarzenia. Pokazano mi fragment zeznań Reżiny Louf dotyczący opisu miejsca zbrodni. Stwierdziłem, że wszystko, co mówiła, w większości się zgadza. Zdaniem moim i mojej rodziny, Reżina Louf przynajmniej raz musiała być w tym pomieszczeniu. Mam pamięć wybitnie wzrokową. Kiedy sytuacja stawała się groźna, żeby odzyskać poczucie bezpieczeństwa i żeby się uspokoić, próbowałam oderwać się od tego, co działo się wokół mnie. Skupiałam się na obserwacji twarzy i przedmiotów. Dlatego mogłam opisać ten dom, drzwi, klatkę schodową, kolor płytek, podłogę, tapety. Opisała kominek i ten opis okazał się dość wierny. Kominek rzeczywiście tam był. Tak wyglądała nasza pieczarkarnia. Pokazałem ten opis bratu, a on powiedział, ta dziewczyna tam była. Karin i Christine zostały zabite, kiedy miały 16 lat. Regina twierdzi, że to nie przypadek. 16 lat to wiek graniczny. Później już się nie miało wartości. Po tym, co przeszłaś, albo wpadałaś w szaleństwo i wtedy pozwalali ci odejść, albo cię zabijali. A dlaczego pani pozwolili przeżyć? Żeby wyrwać się z tego wszystkiego, wymyśliłam pewną strategię.
Pomyślałam, że komuś musi na mnie zależeć na tyle mocno, by zawiadomił policję, jeśli zniknę. Wtedy zaczęliby mnie szukać. To było 10 listopada 1984 roku. To was een gala show in de manege. Urządzono zabawę w maneżu, po tańcówkę. Znałem Reginę z widzenia. Stałem w tłumie ludzi, a ona podeszła do mnie, jakby chciała powiedzieć: zatańczysz? Jakbym nie miał wyboru. I zatańczyliśmy. Nigdy nie miałam normalnych kontaktów z ludźmi w moim wieku. Pamiętam, że tańczyliśmy i że pierwszy raz pocałowaliśmy się na parkiecie. Nie sądziłam, że przeżyję jeszcze coś takiego. Podszedł i pocałował mnie. Czułam się jak w niebie. Tego wieczoru powiedziałam mu, że boję się Tony'ego, który jest bardzo niebezpieczny i że potrzebuję kogoś, kto będzie mnie bronił. A mój rycerz na białym koniu obiecał, że mi pomoże. Miał wtedy 16 lat. Jest, omdat het beetjes bij beetjes waren, en misschien mijn leeftijd, en misschien ook. Nigdy nie było między nami konfliktów. Heel goed kon verstaan. Mimo młodego wieku udało mi się ją zrozumieć, postawić się na jej miejscu. Ik heb er echt nooit problemen bij gehad. Ik heb er altijd bij gestaan zonder. Wspierałem ją i nie myślałem o sobie. Może to dlatego ciągle była między nami wyrozumiałość i czułość. Affectief en zeer haar zeer goed kon verstaan. Erwin dotrzymał słowa. Rodzice Reginy zgodzili się, żeby czasami nocował w ich domu. Przez pierwsze miesiące nie umiała się o siebie zatroszczyć. To ja ją myłem, ubierałem, pomagałem w lekcjach, odwoziłem do szkoły. Sama nie potrafiła rozpocząć żadnej czynności. Niekiedy nacinała sobie ramiona albo inne części ciała. Różnymi przedmiotami, najczęściej żyletką. Musiałem ją podnosić na duchu, ale też wrzeszczeć na nią, żeby wreszcie przestała. Rozumiałem, dlaczego to robi. Erwin i Reżina pobiorą się w wieku 19 lat. Będą mieli 4 dzieci. Tony nic nie zrobił Erwinowi? Nie. Dat is eigenlijk mijn eerste grote ontnuchtering geweest. A ja po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że nie jest wszechmocny. Tony dopuszczał się skrajnego okrucieństwa, kiedy był pewny bezkarności. Erwinowi nic nie mógł zrobić, bo on nie miał żadnej władzy ani nad nim, ani nad jego rodzicami. Nie wiedział, czym mogłoby się to skończyć. Wat ook de boerderij is, een droom.
Vooral een grote droom van gospodarstwo to wielkie marzenie Reginy, a ja ją wspieram. Myślę, że to dzięki pracy w gospodarstwie psychicznie daje sobie radę. Mamy wspólną miłość, zwierzęta. Łatwo się z nimi porozumieć. Tak samo łatwo jak z dziećmi. Każde dziecko ma swojego najlepszego przyjaciela. Może z nim rozmawiać, może mu się wypłakać. Próbujemy żyć wszyscy razem w harmonii, w zgodzie z naturą, także ze zwierzętami. Tylko wtedy znikają z mojej głowy te wszystkie sceny. Nasze konie kiedyś były zaniedbane albo bite. Teraz mogę coś dla nich zrobić. Szanuję ich życie, a one są moją terapią. Dzieci znają moją przeszłość. Musiałam się zdobyć na odwagę, żeby im o tym opowiedzieć. Wolałabym mówić im, że miałam piękną młodość i że wszystko było cudownie. Prawdę przekazywałam im stopniowo. Kiedy pytania stawały się coraz trudniejsze, nadal odpowiadałam. Teraz wiedzą już dużo. Iedereen is opgelucht omdat ik gek verklaard ben. Wszystkim ulżyło, bo uznano mnie za wariatkę. Gekke mensen vertellen de waarheid niet. To logiczne. Przecież wariaci nie mogą mówić prawdy. Sprawa jest zamknięta. W ten sposób daje się do zrozumienia innym, że jeśli będą mówić, zostaną uznani za wariatów, jak Regina Louf. De slachtoffers die niet getuigd hebben en niet gesproken hebben, dragen vandaag de dag nog elke dag een geheim. Ofiary, które nie złożyły zeznań, dźwigają w sobie brzemię tajemnicy. Cały czas muszą grać. Ja już całkowicie pozbyłam się tego ciężaru. Tej wolności nie da się opisać słowami. Jakbym odżyła. Dochodzenie w sprawie X zamknięto w roku 1998. Żadne z morderstw nie zostało wyjaśnione. Patryka de Batz i jego grupę dochodzeniową oczyszczono z zarzutów, ale nie zajmują się już sprawą X.
Michel Niul, podejrzewany o organizowanie handlu dziećmi, wszystkiemu zaprzeczył. Jest na wolności. Mimo zeznań złożonych przez Toniego, nie wytoczono mu procesu. Zgodnie z naszymi informacjami, żadna osoba oskarżona przez świadków X nie została przesłuchana. Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Tekst Jacek Ludwiczak. Czytała Monika Boniecka.